Halo, halo, kłania się Stachu. Witam i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka przygody z grą Assassin's Creed Valhalla. Poprzednio zakończyliśmy nasz odcinek tutaj, koło kryjówki Soham. Odprowadziliśmy tam jakiegoś ślepca, który nam za jakimiś elfami, jakieś pochodnie, jakieś światła, jakieś rzeczy, tego typu sprawy. Ja się poza nagraniem przeniosłem tutaj kawałeczek. Do tych muchomorów, które poprzednio mnie w którymś tam poprzednim odcinku mnie strasznie męczyły. I no, uparłem się, żeby je tutaj jakoś to zadanie pokonać. Tak sobie dłuższą chwilę tutaj chodziłem, jeszcze przed zjedzeniem tych muchomorów, tak? Chodziłem, zastanawiałem się, o co tu może chodzić, i zauważyłem jedną rzecz. Jak są wszystkie te ogniska później będą się paliły, jak zjemy sobie muchomory, ale jest tak. Tutaj jest taka, jakby sobie na wprost tego ogniska jest jakby taka brama. Dalej, na wprost tego ogniska jest też taka, jakby brama tam dalej, bo dalej, ale jest. I tak samo tutaj, na wprost tego ogniska też jest brama. Zobaczymy, czy to nie będzie jakby wskazówka do tego, żeby te ogniska zmienić. Także zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że to się uda, że mój pomysł jest w miarę słuszny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszam także do zostawienia łapki w górę, oczywiście, pod filmem, komentarza. No i co? No i jemy. That's not what I was expecting. Dobra, Eivor sobie westchnęła. No i zobaczymy, czy to zadziała. No tak, tutaj mamy bramę. Interakcja, zmieniamy na niebiesko. Tutaj bramy nie ma, więc opuszczamy. Tutaj jest brama, więc też zmieniamy na niebieskie. Tutaj ogniska nawet nie ma. Jedno ognisko jest tak całkiem z boku. No i tutaj jest brama. O! I zadziałało. Bardzo fajnie. Dobra, no to wchodzimy. Aha, tu się nic nie dzieje. To tylko takie wejście dla samego wejścia. Fire is a blessing to one who has traveled far. To he who enters from the cold with frozen legs in need of food and clothing. Ukończona zagadka Muchomor. Bardzo fajnie. W ogóle to jest taka bardzo fajna mądrość, która teraz wyszła, że ogień jest błogosławieństwem dla wędrowca, tak? Bo chce się ogrzać i tak dalej, zjeść coś ciepłego. W tamtym poprzednim Muchomorze też było coś takiego, że trzeba uważać, gdzie się wchodzi, żeby nie wyjść nie tam, gdzie nie trzeba. Tak, dobrze pamiętam? Chyba tak to było. Dobra, teraz tutaj jest bogactwo jakieś w jakiejś kopalni, ale tam nie ma się jak dostać. Przynajmniej ja nie mam pojęcia, więc sobie na razie odpuszczam. A pójdziemy tutaj. Tutaj jest chyba przeklęte miejsce. Ręki sobie nie dam uczyć, ale chyba przeklęte miejsce. Bo trzeba zwalczyć to, co jest do zwalczenia. Tam są jeszcze po drodze tajemnice, więc to od razu się zrobi, będzie z głowy. O, jest jakiś doświadczony wędrowiec, tak to się nazywa? Może nam podsunie jakąś wskazówkę. Za jedyne $30. Gdzie pan jesteś? Zginął mi człowieczek. No idzie, przecież idzie. O, stoi i patrzy w las. Dobra. Halo? A fellow adventurer need to know the lie of the land? No, My fajnie by prices are było. competitive. Konkurencyjne ceny, bardzo proszę. Yes, all right. Co byśmy chcieli? Artefakty? Sztaby? Tajemnice sobie weźmiemy, a co tam? Now, show me your map. There is a place here.
Ja w sumie nie wiem, czy on mi pokazuje jakieś miejsca, w których ja jeszcze nie byłem. Nie, on mi odkrywa tajemnicę. Znaczy nie, on mi odkrywa zawartość tajemnic, tak? On mi nie odkrywa jakichś nowych miejsc, tylko odkrywa mi zawartość tajemnic. Dobra, no niech będzie i tak. Przynajmniej wiemy, że... Znowu mu homory, tak? Dobrze widziałem? Kurna, nie, nie. Muchomory? No muchomory, tak, no odkrył mi muchomory. To ile tych muchomorów jest? Ja pierdykam. Dobra, idziemy teraz. Tutaj mamy 90 parę metrów i... Co my to mamy teraz? Malevolence. This land bears deep affliction. No i co? I gdzie ja mam tu znowu iść? Jest pod ziemią, tak? Pokażcie mi to. 46 metrów pod ziemią. Nie mówcie, że tu jest jakiś błąd. Bo przecież tu tyle już złaziłem i tu nie ma nigdzie żadnego wejścia konkretnego. O jest. No przecież to tak nie można, no. Dobra, usuniemy ten znacznik, żeby mnie to nie denerwowało. No tu nie ma żadnych wejść przecież. Bym wszedł już dawno, gdyby tutaj coś było. Chyba, że naprawdę jest coś tak ukryte, że ja tego nie potrafię znaleźć. No tutaj nigdzie w najbliższej okolicy... Tutaj w tym gospodarstwie też nic nie ma. Żadnego wejścia, żadnego przejścia. Są tam tylko zwykłe takie... Normalne, bo już tu wcześniej byłem i zdjąłem stąd bogactwo. Ale poza tym bogactwem nic tu nie było. O, tu sobie załadujemy adrenalinę. Dobrze, dobrze, ładuj adrenalinkę, ładuj. Tu nie ma nigdzie żadnego wejścia, przejścia. Co to tu? O nie, tu tylko koc jakiś, tak? Okej, tutaj nie ma nic. No jeszcze raz spojrzę, bo... Żeby później nie było, że coś przegapiłem, ale no kurde... No nie widzę tu żadnych możliwości, żeby gdzieś tam wejść. Tutaj jest jedna drabina, a drabiny wróciły do góry, tak? Bo ja je zdjąłem na dół, a one wróciły do góry z powrotem. Także no tutaj żadnych wejść nie ma. Tutaj były przedtem wilki. Aha, bo tylko adrenaliny nam brakuje. O i dalej wilki są, tak? Dobra. Szybko poszło. Szybciej niż się spodziewałem. Kurczę, czy jakaś studnia drewniana, czy mi się wydaje? Ojej, oj. Żeby się nie okazało, że ta studnia jest rozwiązaniem wszystkich moich problemów. Nie, jednak nie. Och, kurde. Abym się zdenerwował. No i tutaj nie ma nic. Po prostu nie ma tutaj nic. Prosty, gładki teren. Żadnych jaskiń, żadnego wejścia, żadnego tunelu. Po prostu nie ma nic. Więc no jest kibel, no nie wiem, chyba jest jakiś błąd w grze i to taki grubszy, skoro, znaczy nie wiem czy grubszy. Tak, tutaj z piwnicy i to jest list dotyczący tego, że w piwnicy jest bogactwo, a w piwnicy ja już byłem wcześniej i z piwnicy bogactwo zabrałem. Także teraz...
tam już nic nie ma i to jest... I kurde, zejdę jeszcze raz dla świętego spokoju, sprawdzę, czy w tej piwnicy na pewno nic nie ma. Jakiegoś zejścia. No nie ma. Tak wygląda piwnica, tutaj w skrzyni było bogactwo. I to tyle. No nie ma, no po prostu nie ma. Jest jakiś grubszy błąd. Albo miejsce takie, gdzie ja nie wiem, że... Że to trzeba gdzieś tam wejść, zejść, przejść. Gdzie jest to reszta, co zabiłem? No gdzieś mi zginął mi wilk. Czy to było tutaj? Nie, to jakieś zwłoki leżą. Dobra, no... No widzicie, no jest jakiś... Jest jakiś kibel, ewidentnie jest jakiś kibel. Wobec powyższego... Kurde, może te muchomory jeszcze trzecie załatwić, bo mi szlak trafi. Dobra, idziemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będzie odcinek znowu na tajemnicę. Tak czy inaczej trzeba to zrobić. Znaczy w sumie no nie trzeba, no bo to nie jest jakaś wielka konieczność. Ale lepiej zrobić niż nie zrobić. A tutaj? Zejdź mi z tego. Proszę cię, nie denerwuj mnie nawet. Nawet mnie nie denerwuj. No nie ma żadnego wejścia, kurde. O, straszne rzeczy, naprawdę. Co to tutaj? Wilk, dobra. Ojojoj! No rozłożę się. Pamiętajcie, towarzysze, z Eivor się nie zaczyna. Bo to się dobrze nie kończy. Dobra, co my tu kurde mamy? Przypuszczam, że znowu będzie jakieś dziwadło. Co, jakieś trzy słupy są? Woda, cztery słupy, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, plus woda. Plus coś tutaj ewentualnie. Zobaczymy, co z tego będzie. A, no nic. Jemy. Obserwuj znaki i przejdź przez drzwi w odpowiedniej kolejności. I... Ale kurna, jakie znaki znowu? Tutaj sobie coś... Lata... Jakie kurna wizje! Co tu się... Jakiś posążek... Moment, bo ile, co tutaj, mamy trzy drzwi. Czekajcie, trzy drzwi mamy, tak? A posążek jest przy tutaj, i tu są trzy słupy. I posążek jest przy prawym, a tutaj?
Tutaj nic, dobra. Posążek pojawił się przy prawym słupie. Więc może trzeba przejść przez prawe drzwi, bo tutaj też przy prawych drzwiach jest jakiś taki posążek jeden z drugim. Tutaj są tarcze. Tak samo jak tutaj przy środkowym. A przy lewym kwiaty niby, tak? Czy tam... czy goła skała? Okej, okay, zobaczymy w takim układzie tutaj. Tu zaś zobaczymy. Dobra, czyli dobrze zrobiłem. Bo to trzeba do góry tutaj, tak? To mnie teleportowało nie wiadomo gdzie. Ja pierdzielę, co to tu się dzieje? Okej. I teraz tak. O, tarcze nie, kwiaty nie. Słoma to chyba jest ten czwarty, który był na środku u góry. I chyba tutaj. No bo tutaj są proporce. Proporce, czyli taki jakby, nie wiem, też wyraz szacunku czy coś. Zobaczymy. Wynosz się. Udało się? Nie udało się. Dobra, jeszcze raz. Kurde, no masochista, normalnie masochista. Obserwuj znaki i przejdź przez drzwi w odpowiedniej kolejności. Dobrze. Czyli co? Pierwsze mamy już za sobą. Tarcza nie. Chyba, że mamy przejść po kolei. Tarcza. A może tarcza, bo tam też były tarcze na tym górnym tym. Dobra, zobaczymy kurczę tarcze w takim układzie. To w ogóle nie uda. Okej. No będzie kurde zagadka. Czyli wychodzi na to, że... wychodzi na to, że musimy iść... tutaj, gdzie są te... gdzie jest figurka. Dobrze. To się... to jesteśmy... to mamy opanowane. Okej. Okay. No i teraz jest zagadka, co tutaj dalej? Czy może w drugie... mamy... albo tylko albo może tylko z prawej strony mamy brać drzwi. Zobaczymy. Okej, zadziałało. Zadziałało. I teraz prosto. I co? No i są wszędzie kwiaty. Zobaczymy kwiaty. Kurde, bo tak mi się kojarzy, że tam na tym pierwszym przejściu też były niebieskie. Bo tutaj, tu nie ma żadnych. Tu są jakieś takie... tu też w sumie nie ma żadnych. Dobra.
Czyli były tak, był posążek, były tarcze, to teraz chyba czas na kwiaty. Dobra. No i fajnie. Zadanie ukończone. Haha, udało się. Co mam? Tu już jest inne hrabstwo? Nie, to jest jeszcze wschodnia Anglia. No i teraz... No męczy mnie tutaj to wszystko. Może by sobie zrobić synchronizację. Nie, polecimy tutaj do tej tajemnicy. A później najwyżej zejdziemy na dół. Bo tutaj jeszcze jest tajemnica. Tak zrobimy. A tutaj chyba tajemnic nie będzie, tylko będą bogactwa. I co to tu będzie? Tu będzie albo rzymski artefakt, albo przeklęte miejsce. To sobie to zrobię poza nagraniem, plus synchronizacja. Nic konkretnego tutaj nie będzie. Więc można sobie to odpuścić. A tutaj to też się przesuwa. Tutaj to miejsce. Jak ruszam wskaźnikiem na mapie, to miejsce się przesuwa, więc wydaje mi się, że to może być błąd. Może być to błąd gry. Zobaczymy. Idziemy na razie tam do tyłu. Ile to jest? Gdzie jest nasz wskaźnik? Oj, kawałeczek jest. No dobra. Chodź, kuń. W takim układzie. Trzeba wierzchowca wykorzystać, skoro go mamy. Będzie szybciejszy transport. Kurczę, jak to koniem szybko idzie. Rach, ciach, ciach, jak jesteśmy już daleko. No. Wiem. Ja wiem, że ci źle. Tak po płotach skakać to jest nie za dobrze. Co to? Tu się zsiądziemy, żebyśmy się nie władowali na jakiś... Ojojoj. Czekajcie, aż zrobimy taki bajer. Grim Odrave? Grim's Graves? Group? Nie, wróć, nie Atlas. Legenda. Skarb Brytanii, tak? Dobrze widzę, to jest to. Tak wychodzi. Ciekawa sprawa, kurde, dobra. Ciekawa sprawa. O tu, a może to tutaj będzie wejście i gdzieś trzeba będzie iść? O, panocku. To widzę grubsza sprawa. Już wiem. Myk jest taki, że jak tu wyjdziemy, to tam można skoczyć. Dobrze widziałem. Ale teraz do góry. Z tym, że do góry, ale tutaj też coś na dole jest, jakieś korytarze. Warto się im przyjrzeć. Ja pierniczę. Gdzie my tu wychodzimy? Tu wpadliśmy, tak? Wpadliśmy tutaj. Nie wiem, gdzie mam zacząć w ogóle. Znaczy, w którą stronę iść, w sensie, gdzie zacząć, to wiem, no bo już zacząłem. Ale w którą stronę iść? Jakoś tak. Powiedzmy, że będziemy się trzymali lewej strony. Gdzieś zawsze dojdziemy. Ja pierdykam. Co za przejścia. Pajęczynki? Dziękujemy. Tam się chyba nie da.
Przynajmniej nie teraz. Czyli wam powiem, że tamte dalekie te to mógł nie być błąd. To tutaj się trzeba było do tego dostać. Być może. Ale jazda. No, Bayer jest niesamowity. No, zejdź, gdzie mi tu... Jak to leci do góry? Jak to leci? Metrów na dół, tak? Damy radę? Dobra. I co teraz? No to wam powiem, że przygoda taka, że mózg poprzek staje, naprawdę. Tu jest woda. I zajrzymy sobie do tej wody. Czekaj, da się skoczyć z pochodnią do wody? No pewnie się da. To nie jest woda, to jest... Co to jest? To wyglądało jak woda, to są jakieś korytarze, tak? To jest jakaś podłoga. Znaczy, podłoga zalana wodą lekko, tak? Moment, zrobimy to tak. Nie wskazuje, żeby to można było zniszczyć, więc raczej nie można. To ci zagadka. Ale może tutaj coś się da z tego zrobić? A niechcie, panie, normalnie. No niespodziewajka. Stąd chyba przyszliśmy, bo to są te przeszukane nasze te. Ale tam nigdzie nie pójdziemy. Tam się nigdzie nie da pójść. No bo tutaj już dopiero co byliśmy. A, tutaj jest jakiś podest. Widzisz, to nie widziałem. Jest jakiś podest. Dobra. Matko kochana. No i rzeczywiście. Dobiliśmy do... sztućce. Dobiliśmy gdzieś do przeklętego miejsca. Plus żmija, nawet dwie. Dobra. Tu troszeczkę ogarnięte. Tam klucz jakiś leży gdzieś w głębi. Co tu się kurde dzieje? Okej, 24 metry poniżej. Tam już coś miga na dole. O, tutaj jest, widzisz. Dobrze. Jaka ulga. Dobra, jedno z głowy. Teraz tak, tutaj jeszcze jakieś cuda się znajdą? Czy nie? No okej, okay. Klucz. Ale ten klucz jest gdzieś poniżej. Ja pierdzielę, jakie tu są przejścia, labirynty. Chodź do góry. Dobra, gdzie my jesteśmy w ogóle? Ale numer.
Wiem, co się dzieje. Przejdziemy labiryntami do kopalni, tak? W której mamy schowane bogactwo. No, bajer nie z tej ziemi. Gdzie ten klucz jest? Klucz jest tam. Zejdziemy sobie tutaj. Owalniemy rudę z żelaza. Jak tam, gdzie tam przejść? Kur zapiał. Czy tutaj to jest klucz do jeszcze jakichś innych drzwi? Tu wszędzie coś. I co ja mam tu zrobić? No jest kurna dylemata. Tutaj jakieś wejście jest. Tak. Nie no, stąd przyszedłem. I tego klucza tu nie ma, tak? Tu jest coś schowane za... Ja pierdykam. Cóż, ja tu 3 lata spędzę. Poległem. Nie wiem, gdzie jestem w ogóle. No w tym samym miejscu cały czas, tak? Wychodź do góry w takim układzie. Zrobimy to inaczej. Spróbujemy dojść, może tam się da dojść po to bogactwo chociaż. Drobne są drobne, ale bogactwo. Tutaj coś jest, czytaj. Biała rękojeść miecza Derhahela. Samotna gnieję w czerni na końcu labiryntu cieni. W ręku szlachetnie zrodzonego rozpalam się bezgranicznym płomieniem. Czyli co, taka jakby wskazówka, że potrzebny nam jest ogień, tak, żeby coś zrobić. Na końcu labiryntu. Mocne to. Fajne to, fajne takie, fajne. What is this place? Właśnie, what is this place? Przeszukaj skrzynię. Ruda żelaza i skóra. Jesteśmy w miejscu, do którego się próbowałem dostać z innej strony. Plus. Opal. Jeszcze coś zbieraj, tak? O kurde, ale bajer. Dobra, to się udało. I mamy jeden punkt umiejętności. I teraz tak. Tajemnicza tabliczka z rękojeści, z rękojeścią. Ekwipunek, zobaczymy sobie? No zobaczymy. Przecież nie będę taki, żebym sobie nie zobaczył. Runy. Tutaj jest rzymski artefakt, oczywiście. Tajemnicza tabliczka z rękojeścią. Pradawny artefakt wykonany z nieznanego materiału. Winieje na nim biała rękojeść miecza Derhahela. Kiedyś może się przydać. Kurde, ciekawe. Dobrze. Przejdziemy tam.
tu się przejść udało. Skobelek. No i jesteśmy uratowani, można powiedzieć, no. Tylko zastanawiam się, do czego tam był taki ten klucz w tych wszystkich tunelach. Ale numer. Do czego był ten klucz tam? To mnie ciekawi. Dobra, jesteśmy tutaj. Tu mamy sprzątnięte. Ten rzymski artefakt to sobie zrobię poza później. Powiem wam szczerze, że nie wiem, jaki długi dzień odcinek wyjdzie, bo straciłem kompletnie rachubę czasu. Kompletnie, ale to tak bardzo kompletnie. A może by tu pójść i to zebrać od razu? Nie, okej, powiem, że zakończę, powiem wam, że zakończę ten odcinek, bo nawet jak będzie krótszy, to nic się nie stanie, ale za to jest, powiedzmy, trochę ciekawszy. Chociaż zobaczymy, może ten pan jeszcze coś nam powie ciekawego. Panie? That's all I have for now. Dobrze. Find me later. Find me later. To cię find me later. Dobrze, za tym later. I no nie ma co, kurczę, będzie krótszy, to będzie krótszy, a naprawdę nie wiem ile mi tu z nagrania wyjdzie. Ale fajnie było w tych tunelach tam, w labiryntach pod ziemią, tak dosyć sympatycznie, ciekawie, oryginalnie. Wszystko udało się sprzątnąć, co planowaliśmy sprzątnąć, także jestem zadowolony. Znaczy wszystko, nawet więcej, bo już myślałem, że to jakieś błędy, a jednak nie. Także warto wierzyć do końca. No i w następnym odcinku będziemy dalej działali, także oczywiście zapraszam do oglądania. A tymczasem żegnam się z wami, do zobaczenia, cześć!